mieć po walce i emocjach przegrywa derbowe starcie z KGHM Zagłębiem Lubin. Z nami jest Nemanja Miłuszkowicz, który z opaską kapitańską wyprowadził zespół do tego boju. Nema, trudno jest powiedzieć coś po takim meczu, tym bardziej, że do końca walczyliśmy o odwrócenie losów meczu. No trudno, wiemy wszyscy, jak to był ważny mecz. Pod tym względem, że jest derby, ale też pod względem, jak wygląda nasza sytuacja w tabeli. Uważam, że dobrze zaczęliśmy mieć pierwszych 10-15 minut, ale potem siadliśmy trochę w obronie, cierpiliśmy, Lubin nas atakował i ta pierwsza połowa się skończyła 0-0. Mieliśmy nadzieję, że dzisiaj też zagramy dużo lepsze w drugiej połowie, jak było tydzień temu. Ale ta pierwsza bramka, którą straciliśmy tak szybko od razu na początku, nas trochę, powiem, zmieniła plany i potem już ciężko było grać, musieliśmy gonić, bo też tutaj byśmy nie byli zadowoleni z remisem przed meczem, ale co robić, no gramy dalej, mamy jeszcze dużo meczów do końca, dużo meczów z rywalami bezpośrednimi i musimy wygrywać. Zagłębie miało ten swój moment, kiedy zdobyło dwie bramki, ale pokazaliście też swój charakter, to, że walczycie do końca, bo końcówka należała do was, zabrakło nam paru minut do tego, żeby wyrównać. No tak, kiedy przegrywasz jeszcze w derbach 2-1, to ostatnich 10 minut to jest jakiś minimum, który musisz zrobić, dać wszystko na atak i powalczyć o ten remis. Myślę, że mieliśmy tam przez ostatnich 5 minut tam dużo sytuacji albo dużo tych akcji, które były bliskie bramce, ale puszczynek, to szczęście, które go dzisiaj brakowało ostatnie minuty, przełożymy na następny mecz i może wygramy w ostatnie minuty. Nie będzie łatwo, ale musimy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu, bo przed nami kolejne ważne starcia i to w nich możemy nadgonić dystans do rywali. No tak, od jutra już musimy myśleć tylko o Jagiellonii, bo to też jest bezpośredni mecz o tej walce utrzymanie. Musimy się zmobilizować, wiemy, że u siebie gramy bardzo dobrze i będziemy nastawieni tylko na zwycięstwo w tym meczu. Nema, dzięki za walkę i powodzenia w kolejnych meczach.